Szanowni Państwo, drogie dzieci, przede wszystkim wy najmłodsi, bardzo się cieszę, że tutaj jesteście, bo kiedy mówimy o pamięci, kiedy mówimy o historii, to my kiedyś odejdziemy prędzej, a wy zostaniecie i wykorzystacie tę wiedzę w odpowiedni sposób, mam nadzieję w odpowiedni sposób. Dzisiaj mówimy o ofiarach Holokaustu i należy mówić. Ja pamiętam moje takie zderzenie z panem, który ocalał z getta ludzkiego. Spotkałem go w roku Janusza Korczaka. Razem